Jak widzicie, siedzę teraz otoczony całą stertą różnych pudeł, w których znajduje się sprzęt sieciowy TP-Link Omada. TP-Link Omada to rozwiązanie klasy biznesowej typu SDN, czyli Software Defined Network. Oznacza to, że zarządzanie całą infrastrukturą sieciową odbywa się poprzez jeden centralny kontroler. W tradycyjnych rozwiązaniach sieciowych wygląda to w ten sposób, że jeżeli mamy różne punkty sieciowe, switche, routery, kamery IP, to konfigurując takie urządzenia, przy pierwszej instalacji musimy się zalogować do każdego pojedynczego urządzenia, utworzyć tam jakieś login i hasło, ustawić pojedyncze parametry dla każdego pojedynczego urządzenia. Jeśli tych urządzeń mamy oczywiście 3 czy 5, no to nie ma większego problemu, ale wyobraźmy sobie, że mamy na przykład hotel, który ma 10 pięter i na każdym piętrze mamy 30 pokoi, czyli 300 pokoi. W każdym pokoju instalujemy punkt dostępowy. Gdybyśmy chcieli tradycyjnie skonfigurować każdy z tych punktów dostępowych, musielibyśmy się 300 razy logować na te urządzenia i 300 razy je konfigurować. A dzięki rozwiązaniom typu SDN wszystkie te urządzenia konfigurujemy tak naprawdę przy pomocy jednego interfejsu i przy pomocy jednego kliknięcia. Przede mną leży tutaj bardzo dużo różnych urządzeń. Mam na przykład punkty dostępowe. To jest punkt dostępowy montowany na suficie. To jest punkt dostępowy zewnętrzny. Tutaj mamy... Dobra, do tego urządzenia zaraz przejdę. Tutaj mamy kolejny punkt dostępowy. Tutaj mamy switch, czyli przełącznik. I tutaj jeszcze na końcu mamy router. Ale właśnie, to małe pudełko, które leży tutaj na środku, to jest tak naprawdę mózg całej naszej sieci, całej naszej infrastruktury, czyli właśnie ten kontroler. To jest taki miniaturowy komputerek, on się nazywa TP-Link Omada OC200, który zarządza całą naszą infrastrukturą sieciową, czyli my, konfigurując całą naszą sieć, logujemy się tylko do tego małego urządzenia i z jego poziomu konfigurujemy wszystkie urządzenia przy pomocy jednego kliknięcia, jednego interfejsu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że konfigurując sieć, najpierw musimy oczywiście skonfigurować nasz router, musimy mieć jakiś jednak dostęp do internetu, do tego routera podłączamy kontroler, następnie logujemy się do tego kontrolera, konfigurujemy ten kontroler, a potem już po skonfigurowaniu tego kontrolera wszystkie inne urządzenia będą konfigurowane automatycznie. Czyli nawet jeżeli kupujemy takie urządzenie zafoliowane, tak jak to, podłączamy je do sieci, nie musimy się do niego logować, tylko ten kontroler je rozpoznaje i automatycznie konfiguruje. Więc wracając znowu do tego przykładu hotelu z 300 pokojami, podłączamy ten kontroler, podłączamy wszystkie te 300 punktów, ale po wyciągnięciu ich z pudełka nie musimy się na nie logować, tylko logujemy się do interfejsu kontrolera i na tym kontrolerze automatycznie konfigurujemy wszystkie nasze urządzenia. Rozwiązanie SDN całkowicie zmienia sposób, w jaki my korzystamy z sieci. Tradycyjnie musieliśmy właśnie wszystkie nasze urządzenia sieciowe konfigurować oddzielnie. To było bardzo uciążliwe, bardzo czasochłonne i wymagało oczywiście bardzo dużej wiedzy, a dzięki SDN-owi osoby, które tak naprawdę nie są bardzo zaawansowane, mogą sobie poradzić ze skonfigurowaniem sieci, która składa się z kilkuset urządzeń albo nawet z kilku oddziałach i w każdym z tych oddziałów może być kolejnych kilkaset urządzeń. Czy możemy przez to rozumieć, że stracą pracę specjaliści sieciowi? No niekoniecznie, ponieważ przy mniej skomplikowanych sieciach możemy sobie taką sieć skonfigurować właśnie dzięki takiemu kontrolerowi, dzięki rozwiązaniu SDN. Oczywiście do takich dużych sieci warto zatrudnić specjalistę, nawet jeżeli planujemy rozwiązanie SDN takie jak TP-Link Omada, ponieważ on na pewno będzie lepiej wiedział, jak skonfigurować taką sieć, ale jeżeli mamy małą firmę, która składa się z kilku osób, prawdopodobnie poradzimy sobie z ustawieniem wszystkich urządzeń samodzielnie. W tym materiale chciałem Wam tylko zajawić ideę rozwiązania klasy SDN, takiego jak TP-Link Omada, ale zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, ponieważ w kolejnych materiałach opowiem szerzej o każdym z tych poszczególnych urządzeń, które stoją przede mną i o tym, jak działa dokładnie TP-Link Omada.